serdecznie pozdrawiamy na ziemi lwowskiej. Proszę powiedzieć, z jakim nastawieniem przyjął ksiądz biskup zaproszenie przyjechać tutaj do Lwowa? Czy nie było lęku jakiegoś, może jakichś pewnych uprzedzeń? Czy trudna była to decyzja? Ksiądz arcybiskup Mieczysław właściwie zapraszam już o wiele wcześniej, parę lat temu. Ale tak się złożyło, że nie mogłem. Nie mogłem też ostatnimi czasy, bo właśnie też rekolekcje są w tym czasie biskupów. Tak to wszystko wypadało. Ale w tym roku, trochę wcześniej, pomyślałem sobie, że no to jest dobry moment. Jakoś tak czułem, że powinienem właśnie coś powiedzieć do księdza arcybiskupa. Mówi, że powiedziałem, że z chęcią przyjadę do Lwowa na rekolekcję. Tak, i ksiądz arcybiskup tutaj ucieszył się i mówi, że właśnie zapraszamy. Później przyznał zaproszenie, program. Także ja z wielką radością tutaj przyjechałem i no też lubię prowadzić rekolekcje, trzeba powiedzieć. Chociaż dla kapłanów nie jest to łatwe. Właśnie chciałam zapytać, z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć, żeby się przygotować dla kapłańskich rekolekcji? Co trzeba szczególnie wziąć pod uwagę? Przede wszystkim trzeba po prostu jakoś przemodlić to wszystko, co my sami, jak sami funkcjonujemy. Jak ja jako biskup, ja jestem zakonnikiem, więc jako ojciec, zakonnik też wykonujący różne posługi. Co w tym wszystkim dla mnie jest ważne w świetle Słowa Bożego? Co można też jakoś od siebie to powiedzieć w tej sytuacji? No, ja takim ideą, taką przewodnią, czy takim tematem przewodnim, który tutaj chciałbym jakoś, tą drogą, którą chciałbym iść razem z kapłanami, bo rekolekcje są taką wspólną sprawą. Nie tylko rekolekcjonisty, ale także właśnie tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach. Jest to jakaś wspólna droga modlitwy i refleksji też, której celem właściwie jest takie otwarcie się na działanie Ducha Świętego, jednak no, pozwolenie Duchowi Świętemu, żeby dać się poprowadzić do przodu. Jaki temat rekolekcji? Taką myślą przewodnią dla mnie to jest jakaś taka refleksja nad powołaniem kapłana, tożsamością kapłana właśnie w tej sytuacji, w jakiej żyjemy. W odniesieniu do wszystkich problemów, spraw i zadań, które jakoś nas teraz dotykają też. No i myślę, że tutaj jakoś ten temat będę starał się jakoś rozświetlić. Też no mam, jak ktoś mówi, zawsze coś się przygotowuje, nie? Ale też nie chciałbym, żeby to była sytuacja, że trzymamy się jakby tego, co zostało już napisane i co sam jakoś przyniosłem, ale mam nadzieję, że tutaj wspólnota kapłańska też i taka dobra atmosfera, wspólna też modlitwa i nabożeństwa, Eucharystia, one będą otwierały moje serce też na obecność Ducha Świętego i też kapłanów, którzy będą wspólnie ze mną przeżywali te rekolekcje. Dziękujemy bardzo.